Pięć lat temu, w 2008 roku, na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych odbyło się pierwsze notowanie akcji Tarnowskich Azotów. Dla światowej gospodarki był to moment trudny, ale inwestorzy, którzy wtedy uwierzyli w firmę, dziś wiedzą, że było warto. Dla samych Azotów natomiast był to moment przełomowy. Dzień dobry Państwu, Panie Prezesie, Szanowni Państwo. Dzisiaj ważny dzień dla Tarnowskich Azotów, debiut. To również ważny dzień dla mnie jako ministra Skarbu Państwa. Po długim okresie zastoju w prywatyzacji, w kierowaniu spółek na warszawską giełdę papierów wartościowych, mamy dzisiaj pierwsze notowanie zakładów azotowych w Tarnowie. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że ja niezmiernie się cieszę i gratuluję, że w tak w sumie trudnej sytuacji zarząd zakładów, firma zrobiła wszystko, aby doszło do upublicznienia tej spółki, do pierwszego debiutu. Dzisiaj firma zdobyła niezbędny kapitał na swój rozwój, na realizację swojej strategii. Na giełdę nie trafiliśmy przypadkiem. Wiedzieliśmy, że tylko rynek kapitałowy umożliwi nam zrealizowanie długofalowej strategii rozwoju. Strategii opartej na śmiałej wizji przyszłości polskiej chemii. Panie ministrze, panie prezesie, szanowni państwo. Serdecznie dziękuję, że państwo zechcieliście tak licznie uczestniczyć w historycznym Dniu Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach S.A. Kilka tygodni temu prezentowaliśmy tu w tej sali po raz pierwszy nasz program inwestycyjny, nasz prospekt emisyjny. Inwestorzy bardzo licznie, zwłaszcza indywidualnie, zawierzyli zapisom tego prospektu. My inwestycje prowadzimy. Cieszę się, że inwestorzy długoterminowi powierzyli swoje pieniądze i przeznaczyli je na inwestycje nasze. Już w tej chwili mogę powiedzieć, że spółka ma się dobrze. Znaczy realizujemy niektóre z tych inwestycji zaplanowane na początek tego okresu. Wyniki na półrocze powinny być lepsze niż opisane były w prospekcie emisyjnym. Także wyrażam przekonanie, że inwestycja wszystkich państwa, inwestorów indywidualnych, finansowych i branżowych, będzie trafną inwestycją. Jeszcze raz dziękuję. Jest to historyczny moment dla zakładów. Dziękuję bardzo. Pięć lat, które upłynęły od giełdowego debiutu, były dla nas czasem rozwoju spółki, budowania nowoczesnej grupy kapitałowej i konsolidacji branży chemicznej. Wiedzieliśmy zawsze, że tylko w ten sposób zdołamy osiągnąć pozycję i siłę umożliwiającą skuteczne konkurowanie na globalnych rynkach. Wiedzieliśmy, że tylko tak zagwarantujemy sobie samodzielność i bezpieczeństwo. Mieliśmy rację. I chociaż proces konsolidacji polskiej chemii nie był prosty, udało się. W jednej wielkiej strukturze, Grupie Azoty, zgromadziliśmy wszystko to, co nam Polakom udało się w tej dziedzinie zrobić najlepiej. Weszliśmy do ścisłej światowej czołówki. Jesteśmy dumni, ale nie zatrzymujemy się w miejscu. Ostatni rok traktujemy jako początek procesu budowania nowej marki, pod którą będziemy oferować nasze produkty i usługi. Wierzymy, że tak jak zdołaliśmy nie zawieść zaufania, jakim obdarzyli nas inwestorzy i akcjonariusze, tak samo nie zawiedziemy zaufania naszych klientów, pracowników oraz lokalnych społeczności, w których działamy. Bo zawsze było dla nas oczywiste, że siła oznacza odpowiedzialność wobec ludzi, wobec natury, wobec świata. Przyszłość jest wyobrażeniem. Życie jest projektem. Dajemy ludziom wolność w projektowaniu własnej przyszłości. W wyobrażeniu sobie lepszego świata. Chemia to sztuka harmonii. Sztuka łączenia atomów, marzeń i rzeczywistości. Szukamy najlepszych rozwiązań. Dlatego słuchamy ludzi.
Słuchamy natury. Grupa Azoty.